Bo my jesteśmy świetni. Przepraszam, proszę pana. Czemu pani zdjęcia robi? Nie tobie robię, nie tobie, okej? Proszę odejść od nas. Proszę do przodu. Nie tobie robię, nie tobie. Do przodu. To nie robię, ja ty to nie robię. Ma prawo to zrobić każdemu. Ja jej nie robię. Już mówię, pani tym obywatelom nie ma prawa robić zdjęć. Ale nie robię. Proszę za prawo. Ale nie robię, po pierwsze. Po pierwsze mam, bo jesteśmy w miejscu publicznym. Ma prawo. Nie prowokuje władza. Nie ma prawa. Pan jest mężem. Pan nie ma prawa. I będzie spokój. Nie ma prawa publikować, ale robić może. Co pani powie? Może odsłonić jeszcze. Nie do przodu. Po co pan nie robi? Dlaczego pan jest taki agresywny? Ja jestem dopiero spokojny. Co to, że mi dopiero doszło? Ma pan już zaczyna być w stosunku do mnie agresywny. No właśnie. Jest pan agresywny, rozumie pan? Zachowuje się pan bardzo agresywnie. Jest, co zachowanie był teraz. Bo ja dopiero podeszłam, a pan mówi, no co, chce pani, to proszę jeszcze bardziej. Proszę pani, proszę mi tego nie mówić, że powiem. Dopiero przyszłam. I był teraz. Był agresywny. Ale pani nie będzie mówić, dobrze, co mamy robić. Bo my mamy, bo my wiemy, co mamy robić. My pani nie mówi, co każdy ma robić, dobrze? Można robić zdjęcie. Można robić, nie można. Co innego jest publikacja zdjęcia. Proszę się zapytać policji. Ale rozumiem teraz, no to niech pani się uspokoi. Zdjęcia można robić każdemu w zasadzie, tylko za publikację. W publicznym miejscu to wtedy dopiero jest karalne, a nie robię nic zdjęć. Nie. Coś jeszcze od nas? No, takie jest prawo, no panowie, no nauczcie się prawa, no. Coś jeszcze? Coś jeszcze państwo oczekujemy poprawności. Tak. No również. Obywatelskiej. Tak, jest, nie, on zapisał. Bezstronności obywatelskiej, proszę pana. Tutaj może jeszcze... A pan odsiadł, coś tam. Nie, ja myślę, że to pańskiego kolegi, policjanta.